Majówka i po majówce, moi drodzy, witam Was. <śmiech> <śmiech> Kur... Sponsorem kanału jest LGBT, legalny bukmacher, który ma ofertę dla graczy pełnoletnich. Alergeny, tak to jest, jak jest pokolenie chowane na kurczakach pryskanych i na pryskanych jabłkach. 24 odcinek formatu, ale, panie sędzio, w którym omawiam kontrowersje i sytuacje boiskowe. Pogoda idzie w dobrą stronę. 5 sytuacji, humoreska. Kolejny odcinek, 25, będzie w formule QA. Dlatego zachęcam wszystkich do zadawania pytań w komentarzu pod tym filmem. A ja najciekawsze z nich wybiorę i odpowiem na nie najlepiej jak potrafię w kolejnym odcinku. Jaka kategoria? Przepis na no bo właściwie, czy był tutaj fał, faul, czy faulu nie było. Materiał od Wojtka podsyłam. Materiał z ostatniego meczu Premier League. Pomiędzy Newcastle a Liverpoolem sytuacja bramkowa wcześniej dochodzi do starcia pomiędzy Milnerem a Szerem, a Umlaut to chyba się czyta jako e, nie jestem specem od niemieckiego, ale tak mi się wydaje. Owszem Milner odbiera piłkę w pierwszym momencie czysto ślizgiem, ale dalej zaczepia nogą Szera. Gol według mnie powinien zostać anulowany i wolny dla Newcastle podyktowany, a nawet żółta kartka dla Mil Milnera. Proszę o twoją opinię w tym temacie. Wydaje mi się, że to wyraźny błąd sędziów na ważę i w konsekwencji sędziego na boisku. Nie ma błędu sędziego i gol został słusznie uznany. Zauważmy jedno, że Milner, i to jest klucz, jako pierwszy zagrywa piłkę prawą nogą, i chwilę później jest kopnięty w tę nogę przez Szera, zawodnika Newcastle. Później w następstwie walki o piłkę, można powiedzieć, że trochę w parterze. Obaj zawodnicy wykonują ślizg. Dochodzi do kontaktu pomiędzy oboma graczami, ale nie widzę tutaj przewinienia gracza Liverpoolu. Puśnięt, puszczona akcja i słusznie uznany gol. Czasami coś nam się wydaje na pierwszy rzut oka, ale jak zobaczymy to i dokonamy gruntownej analizy, no to wtedy wszystko wydaje nam się klarowne. Druga sytuacja. Kategoria Wapno, materiał od Dominika Przybyłowicza. Sytuacja z około 38 minuty. Jak to jest z tą ręką przy wślizgu? Proszę o analizę. Jest to spotkanie 1.8 Małopolskiego Pucharu Polski pomiędzy MKS-em Trzebinią, a Klinikiem Gorlice. I tutaj, w tych sytuacjach, kiedy zawodnik robi wślizg i piłka dotyka jego ręki, rozróżniamy dwie y, grupy sytuacji. Pierwsza grupa sytuacji, to takie, w których atak wślizgiem jest wykonywany bezpośrednio na piłkę, gdzie celem jest przejęcie futbolówki. W takim wypadku, gdy zawodnik dostaje w rękę podpierającą taki wślizg, to nie ma mowy o przewinieniu. W drugiej sytuacjach, kiedy atak wślizgiem jest wykonywany w pewnej odległości od rywala, gdzie celem jest zablokowanie uderzanej czy podawanej piłki, w takich wypadkach, gdy zawodnik dostanie w rękę podpierającą, jest przewinienie, będzie fał. i tak też było w tej konkretnej sytuacji, czyli blokowanie wślizgiem zagrywanej piłki. Nie ma tutaj bezpośredniego ataku na piłkę. Celem tego broniącego zawodnika jest zablokowanie zagranej piłki przez gracza w białej koszulce. Wobec powyższego takie zagranie ręką jest faulem. I rzut karny jest jedyną dobrą y, decyzją w tym przypadku. Miałem analogiczną sytuację nie tak dawno w meczu old boyów, y, gdzie mecz był no, w wieczornych warunkach i powiedzmy, że oświetlenie nie było takie jak na Camp Nou. I też obrońca jechał ślizgiem, zatrzymał piłkę ręką, y, która zmierzała do napastnika, który był w sytuacji stuprocentowej. Zagwizdałem, nie byłem przekonany, czy było to w polu, czy, czy poza polem, dlatego podbiegłem, zobaczyłem, że w polu wskazałem na y, y, jedenastkę. Trzecia yy, sytuacja od yy, krzyżka MX kategoria Askier czy należała się czerwona kartka, a tak z tyłu piłka poza zasięgiem. Lubię takie sytuacje, bo, bo takie sytuacje często zdarzają się na meczach, które ja sędziuję. Tamte umiejętności piłkarskie nie są na najwyższym poziomie i czasem o wyniku meczu decyduje to, kto jest silniejszy, kto mocniej kogoś kopnie. I tak też było w tym przypadku. Zawodnik w czerwonej koszulce. I to jest ważne, jest wyraźnie spóźniony. Atakuje wślizgiem gracza w niebieskiej koszulce, gdy ten już zdążył odegrać piłkę do swojego współpartnera. Jeśli chodzi o ocenę, czy żółta, czy czerwona, cały obraz tutaj zasłania nam niestety zawodnik w czerwonej koszulce z numerem 10 i nie widzimy, czy po tym ślizgu nogi zawodnika w niebieskiej koszulce zakleszczają się, robi tak zwane kleszcze pomiędzy nogami zawodnika wykonującego w ślizg. Jeśli by tak było, to byłby to czynnik przemawiający za czerwoną kartką. Na pewno widzimy, że gracz wykonujący ten wślizg nie trafia w gracza niebieskiego uniesioną lewą nogą. Zabiera go tą drugą, i to jest ważne, tą drugą ugiętą nogą i sunącą po ziemi prawą nogą, powodując tym samym jego upadek. To, że ta noga jest ugięta i sunie po ziemi, jest czynnikiem przemawiającym za kartką żółtą, jest takim w tym przypadku czynnikiem łagodzącym. Gdyby trafił go uniesioną lewą nogą i do tego korkami, to askier byłby jedyną słuszną karą. Tutaj, według tego co widać na nagraniu, tak nie było i uważam, że należało ukarać gracza faulującego żółtą kartką. Sytuacja ciekawa, ale te niuanse, właśnie to, czy ta noga jest podkulona, ugięta. Czy jest atak wyprostowana, czy atakuje właśnie tą nogą wyprostowaną, czy tą drugą, która sunie po ziemi, jest kluczowe w ocenie tej sytuacji i w ocenie jaka kartka powinna zostać pokazana. Czwarta sytuacja, kategoria. Wapno Marsinio. Jest to materiał szeroko komentowany. Chodzi o mecz na szczycie czeskiej ligi. Slavia Praga, Wiktoria Pilzno. Zamykam oczy. I widzę ten mecz sprzed kilku miesięcy. Dokładnie ten sam układ drużyn. Byliśmy na tym meczu w Pradze w ramach formatu Football Trip z ElviBetem. Odsyłam na kanał ElviBet łączy nas pasja, żeby zobaczyć jaka atmosfera panowała wówczas i myślę, że identyczna panowała teraz. To są dwie drużyny najlepsze w lidze i dwie drużyny, których kibice bardzo się nie lubią. I ten mecz akurat musiał sędziować nasz arbiter Bartosz Frankowski. No i nie ukrywam, że duża kontrowersja w samej końcówce podyktował jedenastkę, o której mówi cały piłkarski świat Europa. No i pytanie, czy podjął słuszną decyzję? I o to również pyta Marcinio w swoim pytaniu. Od razu zaznaczę, jest to trudna decyzja dla sędziego. Bo jakiejby tutaj decyzji nie podjął, to i tak byłyby protesty z obu stron. Ostatnia minuta mecz na szczycie, mecz na noże, drużyny, które się nie lubią. Mówiłem już o tym. I tutaj bądźmy ze sobą szczerze, jest to kontrowersja. War nie interweniował, bo nie, było, nie był to jasny, oczywisty i klarowny błąd sędziego. Widzimy tutaj, że dochodzi do kontaktu pomiędzy nogą obrońcy a napastnikiem, ale w mojej ocenie ten kontakt jest minimalny i według mnie nie wpływa na napastnika. Według aktualnych wytycznych, które otrzymujemy cały czas na szkoleniach, rzuty karne muszą być ewidentne. Nie chcemy takich karnych. Tutaj uważam, że ta jedenastka jest zbyt miękka i nie powinna zostać podyktowana i uważam, że te wszystkie uwagi skierowane do naszego arbitra, no niestety mają podstawy no miękki karny. Takich karnych nie chcemy. Piątka, moi drodzy. Finał Pucharu Polski, materiał od Dario, 9m99. W końcówce, według Daria, babol, a Arak brutalnie atakuje Markwińskiego, ten do końca meczu kuleje. Czerwona kartka ewidentna, a Marciniak nasz eksportowy arbiter daje tylko żółtą. Dopiero na warze go poprawiają. Przecież to jest ewidentny błąd. Dlaczego nie dał od razu Asa Kier? Ewidentna czerwona kartka za tak zwany rażący faul. Poważny i rażący faul yy, trzeba dodać. Jest on wykonany wyprostowaną nogą na wysokości kolana, kolana piszczela, tak bym to ujął, grozi bardzo poważnym urazem i musi być karany tylko i wyłącznie czerwoną kartką. Jeśli chodzi o to, że pierwotnie Szymon Marciniak pokazał żółtą, to według mnie nie widział do końca czym i gdzie Arak trafia zawodnika Lecha. Kiedy wszystko dzieje się w łamkach sekund i czasami z boiska jesteś tak ustawiony, nie widzisz tego, nie widzisz tego kąta, nie widzisz jak ten atak został wyprostowany, widzisz, że faul był, ale dopiero właśnie po konsultacji z kolegami na barze, gdzie oni mają tą stopklatkę i widzą po prostu jasno, że ten atak był wykonany wyprostowaną nogą, dają czerwoną kartkę. Od tego jest war? I pamiętajmy, że w takich sytuacjach interweniował i pomagał, i poprawiał. Ogólnie cały występ zespołu sędziowskiego Szymona Marciniaka w finale Pucharu Polski oceniam na bardzo duży plus, szczególnie tutaj ukłony dla, dla młodego liścia. Kolega Listkiewicz zarecydował właściwie w dwóch kluczowych momentach, w pierwszej połowie, kiedy były takie stykówki i raków zdobył dwie bramki. W obu sytuacjach zachował się prawidłowo, spalonego nie było. I, I te decyzje również zarecydowały o pozytywnym odbiorze arbitrażu w tym meczu. Humoreska, moi drodzy, a właściwie taka ciekawostka, ale humoreska, na pewno uśmiech na twarzy. Pojawił się na ustach sympatycznego Łukasza Łosińskiego, który okazał się zwycięzcą aukcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a nagrodą w tej aukcji był udział w wyjątkowym wydarzeniu. Zwycięzca mógł zostać sędzią technicznym na meczu. Uwaga, 1.8 Małopolskiego Pucharu Polski, w którym to zmierzyła się Wieczysta Kraków z Okocimskim Brzesko. Mecz odbył się 13 kwietnia, a sędziował go wraz z kolegami z Ekstraklasy Tomasz Musiał. I zwycięzca, wspomniany Łukasz. Miał okazję być jako sędzia techniczny, na pewno niezapomniane przeżycie dla niego. Był na halo podłączony, wszystko było na zestawie. Jak to wszystko wygląda od środka, jeśli chodzi o bycie sędzią? Ten pomysł można podłapać też w innych okręgowych związkach i takie akcje, szczytne akcje i szczytne cele charytatywne wspierać właśnie poprzez takie zaproszenie widzów, zaproszenie kibiców do tego, żeby przez chwilę poczuli się jak prawdziwi sędziowie. To tyle moi drodzy w 24 odcinku formatu Ale Panie Sędzio. Dziękuję za wszystkie sytuacje i kontrowersje. Zachęcam wszystkich do podsyłania kolejnych na maila kontaktmałpa.waski.kanal.pl A kolejny, 25 odcinek, tak jak każdy co piąty, będzie w formule Q&A. I już teraz zachęcam do zadawania pytań w komentarzu pod tym filmem. Na najciekawsze z, niej, z tych pytań odpowiem w kolejnym odcinku. Najlepiej jak będę potrafił. Dziękuję za dziś do zobaczenia i do usłyszenia. Do zobaczenia na boiskach i do usłyszenia i do zobaczenia również na kanale. Przypominam oczywiście o lajkach, subach, dzwoneczkach. Wspierajcie nas na Patronite oraz przycisk wesprzyj na YouTubie. Do zobaczenia. Cześć.